dany jest wielomian 2x do czwartej plus 3x do trzeciej plus x do drugiej plus 2x plus 4. Podzielę go przez dwumian x plus 2 w pierścieniu całkowitym z modulo 5. Wykorzystam tutaj algorytm Hornera. Dwa, trzy, jeden, to jest współczynnik 2 i w potędze zerowej współczynnik 4. Mamy pierwiastek minus 2, minus 2 modulo 5 to jest 3, przepisujemy dwójkę, 3 razy 2 jest 6, 6 dodać 3 jest 9, modulo 5 jest 4. 3 razy 2, 3 razy 4, 12, dodać 1, 13, modulo 5, 3. 3 razy 3, 9, 9 dodać 2, 11, modulo 5, 1. 3 razy 1 jest 3, plus 4 to jest 7, modulo 5 to jest 2. To jest nasza reszta. Możemy zapisać, że 2x do czwartej, 3x do trzeciej, x do drugiej, plus 2x plus 4 równa się 2x do trzeciej plus 4x do drugiej plus 3x plus 1 razy x plus 2 i plus reszta 4. To samo, gdybyśmy dzielili ten wielomian w pierścieniu całkowitym, to zobaczmy, co będzie. Współczynniki 2, 3, 1, 2, 4, tu będzie minus 2, tu jeszcze napiszę, że to jest w pierścieniu całkowitym, minus 2 razy 2 jest minus 4, dodać 3 jest minus 1, minus 2 razy minus 1 jest 2, dodać 1 to jest 3, minus 2 razy 3 minus 6, dodać 2 minus 4 i minus 2 razy minus 4 to jest 8, plus 4 to jest 12, 12 jest resztą, zatem otrzymamy 2x do trzeciej minus x do drugiej plus 3x minus 4 razy x plus 2 i plus reszta 4. A więc wyniki są, reszta jest ta sama. Przepraszam, reszta 12. Reszta jest inna, natomiast tutaj współczynnik dwójki jest taki sam i trójka. Pozostałe się zmieniają. Dziękuję.